Pierwsza niedziela czerwca jest pierwsza edycja i pozwoliłem sobie zaprosić zaprzyjaźnioną rodzinę, czyli ostatnich właścicieli dóbr dworskich w Szanowie, czyli rodzinę Lewenfeldów. Z tej rodziny dwie Suzan są artystkami. Jedna jest artystką operową, druga jest pianistką. I w sali marmurowej Urzędu Stanu Cywilnego będziemy mieć przyjemność ich posłuchać. Dołączy do nich mąż Suzan Sac, który również jest pianistą i wraz z żoną włączy się w koncert na cztery ręce. Usłyszymy kilka utworów, które zagrają wspólnie. Pierwszy koncert w niedzielę. Pierwszy koncert w niedzielę, tradycyjnie o godzinie 17 w Urzędzie Stanu Cywilnego. Pozdrowienia od barona cygańskiego. Taki tytuł tego koncertu muzyki operowej, operetkowej. Wszystkich miłośników bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Co jeszcze usłyszymy w tym roku? Jak zwykle również proponujemy muzykę chrześcijańską. I zespół Mocni w Duchu z Łodzi. Jest to zespół, który działa przy Kościele Ojców Jezuitów. Jest najbardziej takim znanym, żywiołowym, koncertującym, śpiewającym po całej Polsce, ale również jeździ do Unii Europejskiej, do Stanów Zjednoczonych. Ona imię szoskości, słodka serce do... Będzie, co prawda, nie w kościele Świętego Mikołaja, tylko Matki Bożej Różańcowej o godzinie 18, też nieco inaczej, ale zespół liczy, przyjedzie w składzie 18-osobowym prawdopodobnie, czy będą i tańce, i śpiewy, i muzyka, dlatego ten kościół największy w Szanowie myślę, że będzie odpowiednim momentem w kolejną niedzielę 16 czerwca, no właśnie na ten niezwykle ciekawy koncert. Powraca też muzyka żydowska. Tak, tradycja miasta, gdzie chrześcijanie i Żydzi przed wojną wspólnie w naszym mieście mieszkali, zobowiązuje i dlatego jak co roku staramy się, żeby te elementy muzyki żydowskiej zabrzmiały również podczas festiwalu i tym razem zespół klezmerski, Magda Brudzińska, Klezmer Trio z Krakowa, niezwykle utalentowana, bardzo znany klezmerski zespół w Europie. Ich drogą wilkęta, a na ręce ich wejskich hobby. I na zakończenie troszkę egzotyki. Tak, zawsze też staramy się, żeby była jakaś muzyka etno, muzyka folk. Dlatego stwierdziłem, że w tym roku postaramy się zaprosić. A cóż innego kojarzy się z Ameryką Południową, z muzyką ludową, z muzyką folk, właśnie Peru. I stąd będzie koncert muzyki indiańskiej, peruwiańskiej, andyjskiej, bo różnie jest nazywana w pączach, które muzycy, artyści będą mieć. Myślę, że usłyszymy oprócz tej tradycyjnej, takiej ludowej muzyki z rejonu Andów, również takie przeboje muzyki latino jak Guantanamera czy Lot Condora. To wszyscy znają i na pewno jest to takie miłe brzmienie dla naszego ucha. Cieszę się, że artyści właśnie tutaj na naszej altanie koncertowej 30 czerwca wykonają właśnie te wszystkie utwory.